Znaczy nie, no to było takie czysto humorystyczne, no nie, tylko szkoda, że z tego się zrobiła taka drama i pan Hajto jakieś głupoty opowiada przy każdej możliwej okazji, nie wiem w jakim stanie on wtedy jest, ale trochę przykre, że dorosły facet musi sobie łechtać ego takimi głupotami. Futrak kocha piłkę i nie może usiedzieć na dupie w domu, dlatego ruszył znów trasę, trafiliśmy do Grodziska Wielkopolskiego. Jest piękna wakacyjna pogoda, dlatego sobie wzięliśmy 3 leżaczki. Było tam miejsce dla jednego delikwenta z kadry trenera Czesława Michniewicza i postanowiliśmy wziąć się na ten leżak gościa, który często gra szefa. I wydaje mi się, że podczas tej rozmowy kilka razy go zagrał doskonale. Gra szefa zgrywa się moim skromnym zdaniem, ale postaramy się z niego wyciągnąć kilka ciekawych wątków w przededniu Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Siedzimy sobie, opalamy się i tak się składa, że spotkaliśmy no, znaną postać polskiego. W internecie. Twittera polskiego, YouTube'a jeszcze nie, ale wiem, że ty chciałeś być patostreamerem. Ale nie wyszło. Znaczy, znaczy, masz potencjał. Mam całą tolerancję na alkohol, wiesz, to może dlatego. Ale ty masz ciągotki patostreamera, bo oglądałem parę twoich live'ów na Instagramie. Tak? Jak? No, dramatycznie. W sensie patologicznie. Patologicznie, tak. No. Czyli no, tak, ja jak miało być. No, w sumie. Ale kanał na YouTubie kiedyś? Coś może? Kiedyś na pewno, nie? Ale chciałeś taki gamerski? No chyba. Chciałem, ale zrozumiałem, że nie potrafię grać w gry. Ale ci gamerzy nie zawsze są top playerami. Nie, Pelkadę na przykład. Nie jest top playerem, a proszę, ogląda go 30 tysięcy. Chyba jeden mecz mu brakuje do elity teraz. Tak, tak, tak. Jak gulagnie mu brakuje jednego. Zawsze mu czegoś brakuje. Tak blisko, no. No a tak daleko. Ja chciałem zapytać ciebie o jedną rzecz. No. Ponieważ bardzo głośno było o tym, że Bartek Drągowski nie przyjechał na reprezentację, fingując troszkę swoją kontuzję, tak przynajmniej donoszą ludzie z miasta. Mm-hmm. A ty 2 lata temu byłeś w sumie w podobnej sytuacji i też olałeś reprezentację. Trener Dorna miał naszej rozmowy nie upublicznić, powiedział OK. No 2 dni później trochę się o tym ludzi dowiedziało. Dlatego może tym też się pochwali, nie wiem. Tak było, powiedziałem, że nie przyjadę nosić piłek i że nie chcę przyjeżdżać, bo tak naprawdę byłem w takiej sytuacji, że nie byłem na żadnym zgrupowaniu, więc no nie wiem. Czy byłeś z głowy skazany na pozycję? Inaczej, jeśli ktoś widział mnie tam w tej grupie, to mógł to wcześniej po prostu mi gdzieś się... No dobra, ale wiesz, jakby ludzie zmieniają zdanie, no nie? I z perspektywy czasu nie uważasz, że to było jednak trochę gówniarskie? Znaczy 2 dni później usłyszałem, że już nigdy nie będę grać w żadnej kadrze, więc to może wtedy miałem takie przemyślenia, że no kurde, w sumie słabo, no nie? No ale minął rok i jestem w trochę innym... 2 lata jestem w trochę innym miejscu, więc w sumie nieważne teraz, ale no... Nie, nie miałem takich myśli. Jakbym drugi raz mógł to zrobić, to samo bym zrobił. Tak naprawdę, no okej, zajebałem, bo nie przyjechałem, ale... No ale umówmy się, że no, nie można z tego robić, wiesz, z igły robisz widły, no nie? Więc na takiej zasadzie ja do tego podchodzę, że raczej nie byłem tam potrzebny i dużej rzeczy, dużo bym tam nie pozmieniał. No bo wtedy uchodziłeś za gościa, który nie dba generalnie o dobro narodowe, jakim jest reprezentacja i drużyna, a teraz się... Mam wrażenie teraz takie... Teraz jestem normalnie patriotą. Czy to wynika z tego, że nagle poczułeś, że jednak to jest ważne, czy stworzyła się fajna ekipa i miło to znaczy, się tu spędza ale czas? No, posłuchajcie, no ja jeździłem tutaj od początku na kadrę do trenera Michniewicza. I w sumie przyjeżdżałeś jako trójka. I przyjeżdżałem, w ogóle miałem tu pewnie nie przyjeżdżać na początku, tak zgaduję. I przyjechałem jako trzeci, nie grałem w 4 meczach. No w sumie na następny bym już nie przyjechał, gdybym nie grał. Ale no, tym się nie chyba... to już by było igranie z ogniem. To już by było igranie z ogniem, ale los tak chciał, A przeszło ci przez głowę wtedy? No wtedy już mówiłem, jak nie będę tak? grać z Danią, to nie przyjadę. Znaczy no, to tak, wiesz, no, taka, no, trochę po prostu jesteś w głowie ci się taki robi, kurde, no po co tu przyjeżdżam, jak nie gram, no nie? Wiadomo, że to nie o to chodzi. No ale tak liczyłem, że powinienem jakąś tam szansę dostać mniejszą bądź większą. Nie dostawałem, no, no także, ale przyjeżdżałem gdzieś tam pokornie, nie miałem z tym problemu zawsze, czy grał Drążek, czy Gienek, to próbowałem, nie kładłem im kłód pod nogi, tylko próbowałem ich do gdzieś tam przygotować do grania tak, jakbym ja chciał, żeby mnie ktoś przygotował, więc... Ale też długo walczyłeś o to wypożyczenie? Udało się w końcu na pół roku wyskoczyć do Ligi Duńskiej, w Polsce często niedocenianej. No, no i miałeś tam więcej bardzo dobrych momentów niż tych gorszych. No jeden miałem słaby, no. Ale no, szacun. Sam zaprezentowałeś szacun na Twitterze go. No ktoś powie, że zrobiłem to specjalnie, że niby, że teraz jak wstawię to na Twittera, to wyjdzie na to, że mam mocną psychikę. No, jakbym nigdy czegoś takiego nie zrobił, to tego nie wstawiał, to by można było wtedy insynuować, że jestem jakimś tam atencjuszem, a że zawsze to robię, no to nie wiem. No. Ja nie znam ramkarza, który by wrzucił chyba takiego właśnie swojego klopsa, pokazując go światu, bo tak naprawdę mało osób pewnie by się dowiedziało o tej sytuacji, gdyby no, nie pewnie to się, tak, no. Czy to opublikowałeś? Może chciałem, żeby wiesz, myśleli, że nie jestem jednak idealny. Czy nie jesteś maszyną? No. No, najwięcej obronionych strzałów, największy procent. Co, no, teraz w innej lidze to przeniosę i będzie okej. Okay. Ale czułeś, że jesteś umiejętnościami najlepszym bramkarzem Ligi Duńskiej? No, ale to nie tylko ja. Chyba tak mi się wydaje, czułem. No, było to widać, myślę, w meczach, także tak bez jakiegoś sztucznego czy niesztucznego pompowania, no to chyba każdy, kto tam jest kibicem tej ligi i obserwuje, no to
no to chyba to widział, no nie. A statystyki, jeszcze druga sprawa, statystyki nie zawsze są ważne, ale a też były po mojej stronie, więc wydaje mi się, że to oczywiste było. Grałeś też w takim zespole, który no, mógł dać się wykazać w meczach. No dobra, ale równie dobrze mogłem puszczać 3 bramki na mecz i mieć 50% obronionych strzałów, a miałem 80%. Mhm. Ale to właśnie też jest ciekawe, studium przypadku takiego psychologicznego, bo no. Takim błędzie jak zrobiłeś w Danii, to co sobie od razu myślisz? Powiem ci, jakbym popełniał tydzień w tydzień, to pewnie by to inaczej działało w głowie, ale tak to nie wiem, ja jakoś... No wiadomo, no chujowa jak popełnisz błąd, nie? No ale no co z tego? No, ale radzisz sobie z tym sam, czy właśnie, nie wiem, masz jakieś zajęcia, nie, wiesz? Nie, nie mam żadnego nie zajęcia. W alkoholu często topię takie smutki, a jak... Wiadomo. A jak nie, no to mówię ci, no wiesz, jak w trakcie meczu się przejmujesz tym jeszcze bardziej, no to od razu druga wpada, nie? Taka. To, że jedna jakaś akcja przekreśla to, że na treningu spędziłem tyle godzin i tyle piłek obroniłem, czy tam, no wiesz, no na treningu też jakieś błędy popełniasz, więc to wliczone w koszty, nie? Ale wiesz co, mnie jeszcze interesowało coś innego, o czym powiedziałeś wcześniej, że w innej lidze chcesz teraz to pokazać, co pokazałeś w lidze duńskiej. To gdzie? We'll see what time will tell. No, musisz coś futrakowi powiedzieć ekskluzywnego, bo tak to wie. Zobaczymy, nie? No, Danii na pewno nie zostało. Teraz powiedz 3 najlepsze ligi, w których byś mnie widział w głowie. Serie C? Tak. Ekstraklasa? Jedna z nich. I Bundesliga? No to jedna z nich na pewno. Może ktoś się domyśli. Chcieliśmy cię zapytać, jak gwiazdy Liverpoolu wyglądają, jakie robią wrażenie. No kurde, nie ma mnie tam teraz. Ale byłeś, no, no ale dużo się pozmieniało. Jadłeś z nimi obiady przez długi czas. Teraz są, wiesz... Ale no, teraz im mogła sobie troszeczkę tam teraz wygrali Ligę Mistrzów, więc wiesz, może dlatego mnie tam nie ma, wiesz. Bo ty tak, trenowałeś z pierwszą drużyną w sumie regularnie. No. Jeździłeś z nimi na wszystkie obozy. No. I teraz... Byłeś z nimi w kasynie. Głównym kandydatem do zdobycia złotej piłki według wielu kibiców Liverpoolu jest Virgil van Dijk. Nie no, Salah powinien zostać, tak? Złotą piłkę za ten sezon? Raczej, no król strzelców Premier League. Wygrał Ligę Mistrzów. Dla mnie oczywiste. Tak, gdzie nie przegrał pojedynku chyba. No to jest głupota, no na Bango coś przedryblował przecież. No ta Kinsey Wolański. Kinsey Wolański go przedryblował tylko. Która biegła na ten... I przez to nie sprawdził przestrzeni za sobą, wiesz? Dlatego. No i po raz pierwszy nie skontrolował tego. Ale widzisz, mamy idealne zestawienie, bo mieliśmy food trucku Wojtka Szczęsnego, który trenował z Mo Salahem w Romie i mówił, że łatwiej było obronić strzał Salaha niż puścić. No dobra, nikt mi nie uwierzy, jak powiem to samo przecież. Mu to pewnie wierzą, a mi to nie. Możesz powiedzieć. No to też tak uważam, że w treningu to raczej średnio, no nie? Tak? No. Serio? A powiedz coś o Milnerze i o Hendersonie. Czy to są goście tacy, którzy też trzymają szatnie? No, trzymają za ryj. Ale nie, to jest taka stara angielska szkoła? Jak to wygląda? W sensie, to jest stara angielska szkoła. No ale to co, jak ty wchodzisz do zespołu, no, przez pierwsze pół roku ci nie podają ręki, no. Naprawdę? No. Ale to specjalnie jest tak, cześć, że... cześć tylko jest. Ale na przykład siedzą wszyscy w szatni, tak. Przychodzi cześć, cześć. No. Rabaranie. No, tak to wygląda. Nie wiesz, że nie miałeś takiej małej choćby podjarki, że jo... To jest nie gość. Miałem, no. Jeszcze miałeś Coutinho wtedy na nie trochę. Na początku jeszcze był tak, Coutinho. Pierwsze dwa miesiące tak marzę, ale... No właśnie, no to dla o tych pierwszych 2 miesiącach. No dobra, ale to było 6 lat temu, czy tam 15, no to... Zgrywasz się. Ale Coutinho musiał robić wrażenie. No robił, on robił ogromne, no był najlepszy, jak tak? Był w drużynie, no to oczywiste, ale... No ale później już mówię, no jak masz coś fajnego, to jakbyś sobie kupił auto za bańkę, no jak przez pierwsze 2 tygodnie fajnie przyspiesza, a później jest tak, no dobra, ja wiem jak przyspiesza. Przyzwyczajasz się do tego. Właśnie był taki gość, i to był Coutinho, że na treningu miałeś największe problemy, żeby łapać jego strzał? Ja miałem ogólnie z wszystkimi strzałami problem, nie? To zostało do dzisiaj, nie? No, jak widać. A jarasz się piłką? Ja jestem masochistą, Artur chyba, Borus, bo oglądam ekstraklasę. W ogóle ja jestem masochistą, bo ekstraklasę oglądam. No właśnie, na ogół. No to... Bardzo często, ale no to interesuje się piłką, czy gdzieś, gdzie kopią piłkę? A mi się wydaje, że trochę się zgrywasz, nie. Że oglądasz dużo piły, się znasz na tym, tylko się trochę zgrywasz. Bo wygodniej jest w tej pozycji się ustawić, że tam, a mam wywalone, jestem taki, kurde. No okej, no to kurwa, błamiemy mój wizerunek ogólnie. Spotykamy się tuż przed Euro U21, Kamil, i co, 3 punkty już sobie dopisujecie? No na pewno, w pierwszym meczu 3 punkty, później Włosi na wkurzeniu po porażce z Hiszpanią to 6 i... Już w trzecim gramy o pierwsze miejsce albo olimpiadę, no to już zależy, nie? Jaka to jest drużyna, ta, która pojedzie, poleci do Włoch? Naprawdę nieobliczalna, no kurde, wiesz, i bronimy się zajebiście, no właśnie, nie? Bo to jest przede wszystkim defensywna drużyna. No tak, no trzeba nadrabiać jakoś swoje braki. Jak mawia Czesław Michniewicz, ustawienie 1-8-2, płynnie przechodzące w 1-9-1. No i jak widać, to działa, nie? I tak jak my gramy, bardzo ciężko jest bramkę stracić. Musi być jakiś błąd indywidualny, żeby stracić bramkę tak naprawdę, jak to trener Michniewicz mówi, 3 błędy w obronie bramka, także to tak samo jak kiedyś. Trzy rogi i karny. A ty się jarasz tak samym tym turniejem? Trochę no jak tak, dziecko. No bo już, znaczy no pewnie zagram jeszcze za 2 lata, nie, ale no jaram się, no bo czuję się jakimś architektem tego, nie. Powiem szczerze, no co, no liczę, że wyjdziemy z grupy, no. Dla mnie największym
czy jakby najlepszym symbolem charakteru tej reprezentacji był moment, w którym awansowaliście do tego młodzieżowego Euro i światło dzienne ujrzał wówczas tekst, który był tak już tutaj eksploatowany. To jest do dziś dzień używany, nie? I myślę, czy go jako znak firm po prostu opatentować. Opatentować, bo jest duże nadużycie tego. No właśnie, ten tekst brzmi... Nie? Graj szefa. Pięknie. Ten tekst ujrzał światło dzienne wtedy, kiedy Kamil Grabara na Twitterze odpisał Tomaszowi Hajcie właśnie pseudo Gianni. W ten sposób. Znaczy nie, no to było takie czysto humorystyczne, no nie? Tylko szkoda, że z tego się zrobiła taka drama i pan Hajte jakieś głupoty opowiada przy każdej możliwej okazji. Nie wiem, w jakim stanie on wtedy jest, ale opowiada głupoty ludziom, że gdzieś ja go przepraszałem za to, gdzie kompletnie taka sytuacja nie miała miejsca na lotnisku Portugalii. Znaczy, no rozmawialiśmy o tym, tylko że tam nie padł z mojego przepraszam panie Tomaszu, że coś tam odezwałem się tak, tylko po prostu, no. Nawet mogę przytoczyć, no młody, trochę za mocno pojechałeś. Mówię, no tak, ale to faktycznie, no chyba się należało i to tak naprawdę na tym stanęła nasza dyskusja. Chodzi o to, że po prostu jak masz z kimś jakąś tam powiedzmy konflikt i tak dalej i twierdzisz, że go rozwiązujesz, podajesz rękę, tak jak pan Hajto podał mi dłoń, czego nie musiał robić, ale zrobił. No to i ty dla mu podałeś. Mnie, tak, ja mu podałem. I to jest dla mnie takie, no okej, okay, no jest starszy gdzieś tam faktycznie, no okej, okay, to szacunku się należy i tak dalej, tam niezależnie od perypetii życiowych i tak dalej. No ale po prostu nie rozumiem tego, że teraz jakieś głupoty po fakcie opowiada różnym ludziom, o których ja się gdzieś tam dowiedziałem i ci ludzie się pytają, czy to faktycznie jest prawda, bo chyba sami nie dowierzałem, że coś takiego miało miejsce. Trochę przykre, że dorosły facet musi sobie łechtać ego takimi głupotami. Ja to raczej odczytałem jako taki sympatyczny akt łobuzerski bardziej, a nie jakiś... No to też taki ząb taka... oko za oko, ząb za ząb. Ale taka, no, wiesz, także... podwórkowa łobuzerka. No. No też mi się tak wydaje, no dostosowałem się do poziomu tych jakichś tam powiedzmy... Nie jego wiem, przytyków, tak? Przytyków czy insynuacji w naszym taka kierunku. Szatniowa szydenka. I no, po prostu poczułem jakąś taką odpowiedzialność zbiorową, jak to bramkarz ma w zasadzie, więc może to dlatego z racji mojego po prostu zawodu poczułem taką potrzebę i coś takiego ale, padło. Ale wyobrażam tak sobie tę scenę, że siedzicie w autokarze, wracacie po meczu do hotelu i jest Twitter grany. No śmiechu co nie miara. I no wtedy pada, nie graj szefa na Twitterze. No to jest ta reakcja w autobusie, którą... Chyba no, każdy powinna, lubi. Taka, która powinna być. No nie, ja myślę... Mocne słowa naszego jak pana Stwinaga. Jak naprawdę. Naprawdę. Wrażeniem. A jeszcze mam na koniec do przekazania. Słuchajcie, moi kochani, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie dalej jak wczoraj mieliśmy taką bardzo długą dyskusję o YouTube'owych dramach i zdaje się, że Kamil Grabara wyszedł naprzeciw. No tak, myślę, że dolał troszeczkę benzyny do ogniska i może z tego wyjść niezła drama. Zobaczymy, czy Tomasz Hajto się jakoś do tego odniesie. W ogóle tam było wiele kwestii poruszonych. No tak, oczywiście to my się wcześniej spotkamy z Tomaszem Hajto. I my będziemy, i my musieli, będziemy musieli przyjąć na klatę, ale jesteśmy odważni i przyjmiemy. W każdym razie czekamy na odpowiedź. I czekamy też na pierwszy mecz reprezentacji trenera Czesława Michniewicza. 16 czerwca rozpoczyna się ta impreza od meczu z Belgią. No, my też na pewno będziemy we Włoszech obecni. I będziemy trzymać kciuki, bo wiesz co, ta reprezentacja mi się podoba z jednego powodu. Nie tylko dlatego, że jest super świetna, wesoła atmosfera, ale że oni nie dorabiają ideologii i nie szukają kwadratowych jaj, tylko wiedzą co mają i postarają się tego użyć wobec rywali. Panie Łukaszu, to są moi ludzie. Spędziłem z nimi 2 lata, wychowywałem ich troszeczkę przy własnej piersi. Zadbałem o to, żeby doszli do tego miejsca, do którego w końcu udało im się dojść. Liczę na to, że awansują na Igrzyska Olimpijskie do Tokio.